Hej, witajcie na kanale Kwasior Official. Zaraz przyjedzie drewno tam z tyłu, z tartaku. Dzisiaj jest trzeci dzień budowy obórki dla kozy. Dzień jak dla mnie najtrudniejszy, muszę szczerze się przyznać, ponieważ będzie to wylewanie betonu. Tak jak na stolarce, znam się jako tako, to na budownictwie w ogóle. No i mam duży stres, czy podołam, czy mi się to uda. Trzymajcie za mnie kciuki. Ja idę przygotowywać się do rozrabiania betonu. Muszę sobie wszystko przeczytać z worka, ile to czego. Przygotuję sobie taczkę. No i czekamy na drewno z tartaku. Do zobaczenia. No i dobra, prezentuje się całość mniej więcej tak. Z najcenniejszych informacji: stosować w temperaturze od plus stopni, jakoś takoś się łapiemy. Podłoże wysezonowane, stabilne, oczyszczone, jo, wszystko jest w porządku. Ale najważniejsza informacja: mieszanie 0,09 litra wody do 0,12 na kilogram, czyli na cały worek przyjdzie około 2,5 litra wody i po 24 godzinach można już po tym łazić. Zabieramy się za robotę. O proszę, to jest moja taczka, prawda jaka fachowa, tam za nią znajduje się już woda, zaraz przyniosę sobie beton, no i mieszadła do betonu nie mam, nie mam też dużej wiertarki, mam dwie wkrętarki, ale nimi przecież nie dam rady mieszać betonu, stąd też będę musiał wymyślić sobie jakiś inny sposób na szybkości. Połowa betonowania za mną, wrzucam więc zbrojenie, ale już to jest barachło, wszystko się zaczepia, ale dobra, elegancko. Ta deska mi przeszkadza zarówno w betonowaniu, jak i zaraz w układaniu cegieł, także ją wykręcam. Pierwsza warstwa betonu jest już wylana, na to przyszło zbrojenie, teraz muszę wylać kolejną warstwę betonu. Jakoś to zatrzeć, żeby było równo, bo póki co wychodzi mi to tak na oko. No i będę układał cegiełki i pomiędzy te cegiełki dalej będzie wchodził beton. Jak na razie poszło 8 worków. Jedziemy dalej. No do tyłu! Brawo, piona! A, dwie piony. Tak rozrabiam ten beton i myślę sobie, że w sumie to budownictwo jest bardzo podobne do piekarnictwa. No bo zobaczcie. Ten cement, ta zaprawa to jest mąka. I wszystko to samo, do suchych dodajemy mokre, odrobinę tylko i sprawdzamy, jakie ciasto nam z tego wyjdzie. Czy za rzadkie, czy za gęste. No i jak ciasto mamy ewidentnie za gęste, dodajemy odrobinę wody. No też, żeby nie przesadzić. I wyrabiamy ciasto dalej.
proszę, tak przygotowanym ciastem możemy betonować. I co ma jeszcze wspólnego budownictwo z piekarnictwem, czy może już z cukiernictwem w zasadzie? No przecież masę do tortów, czy do ciast, czekoladową, waniliową, czy też orzechową trzeba podobną pacą, szpatułką, tylko trochę mniejszą, też równo, elegancko rozprowadzić, żeby to się ładnie wszystko prezentowało. Druga warstwa betonu jest już wylana. Fundament jest przykryty gdzieś tam, gdzie niegdzie wystają jakieś kikuty, ale spoko, kładziemy teraz cegły. Cegiełki ułożone, pa pa pa, idę po beton. No. Słuchajcie, moja żona zrujnowała totalnie mój światopogląd. Chciałem, żeby było ładnie. Chciałem zrobić fugi z betonu między te cegiełki, żeby to wszystko prezentowało się elegancko. Ale przyszła żona, powiedziała, że to wszystko trzeba zalać betonem, bo tak będzie fajnie, tak będzie praktycznie i tak na tym będzie ściółka z gównem, z tą słomą, ze wszystkim, tego i tak nie będzie widać. Temat zgasł, zalewam wszystko betonem. Prace na budowie trwają pełną parą, a zobaczcie, kto do mnie przyszedł. Zresztą przychodzi tutaj już od około tygodnia codziennie. O, już go widzicie pewnie. Zając. Robocza nazwa tego zająca to jest Bugs. I tak jak mówię, od tygodnia gdzieś ponad przychodzi, dzień w dzień, około godziny 16-17. Bo chyba go z lekka spłoszyłem. Jak myślicie, co on tam może robić? Czy wylguje się na słoneczku, bo akurat słońce świeci w tą stronę przeważnie, no teraz jest za chmurką. Czy coś tam sobie wcina, czy karmi może młode? Piszcie proszę w komentarzach, jestem szalenie ciekaw, co Bugs może tam robić. No dobra, Bugsiu, trzymaj się zdrowo, a my pełen ogień, wracamy na budowę. Cały beton, jak widzicie, jest już wylany. Czas teraz posadowić je z kotwy. Biorąc pod uwagę wymiary belek oraz samych kotw, należy ją umieścić w odległości od brzegu wylewki 2,5 cala. No i cóż, beton jest wylany, kotwy posadowione, wypoziomowane. Wyszło to całość jako tako, chociaż i tak szczerze mówiąc, jestem szalenie dumny ze swojego dzisiejszego dnia, ponieważ bałem się go najbardziej, tego całego betonowania, układania cegieł, poziomowania tego wszystkiego. Może nie jest to idealnie wypoziomowane, ale przecież i tak nikt z tego strzelał nie będzie. A jak zauważył ktoś już dzisiaj słusznie, że i tak przecież przyjdzie tu warstwa gnoju, słomy i tak dalej, i tak dalej. Także, no cóż, zasłużona przerwa na popas i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, trzymajcie się, hej! A zając Baksiu cały czas na polu siedzi, skubie trawkę i się opala, odpoczywa. Do zobaczenia.